Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Wojciech Cejrowski, dzień dobry. No dzień dobry panu, tak. 40 tysięcy hektarów ma być w Polsce zalanych, dlatego że, tak? jest nowa dyrektywa dotycząca rekultywacji tego natury. I podjęto teraz właśnie decyzję. Przeczytałem, jeszcze szczegółów nie znam, ale głosy Austrii zdecydowały o tym. 66% populacji, ale to nie jest możliwe. Ja to muszę jeszcze raz przeczytać. Że 66% populacji zagłosowało za zalewaniem terenów, no bo Austria jest górzysta i tam nic nie zaleje, a w Polsce zaleje. 400 tysięcy hektarów ma zostać zalanych, ale to chyba nie wszystko. To minister Ardanowski tak powiedział. Czy jakie są szczegóły tego wszystkiego? I to ma wejść w życie już za kilka tygodni. To jest tak zwana niebieska ofensywa klimatyczna w Europie. Nie, to jest zielony głód i czekam na ten moment, kiedy naród się przeciwko komunizmowi zbuntuje. Za komuny to długo trwało. Oni stosowali trochę większą przemoc wobec obywateli, komuniści, niż jest teraz. Bo wtedy za byle znaczek w klapie już cię pałowali albo szedłeś na dołek. W tej chwili aż takiego prześladowania nie ma i dziwię się w związku z tym, że taka solidarność, którą mamy teraz, no, ale że ona nie protestuje przeciwko takim rzeczom. Czy to solidarność rolnicza, czy ta normalna, że nie ma strajków solidarnościowych w całej Polsce, żeby nie godzić się na takie rzeczy. Co, informacja do ludzi nie dociera na komórce? 400 tysięcy hektarów ziemi, po której mogłyby, jeżeli to są tereny zalewowe, no to mogłyby tam owce, krowy chodzić, mleko by się produkowało i mięso, bo zalewowe to zakładam, że gdzieś w pobliżu rzek i że tam trawa. No to pastwiska. A może o ziemię orną chodzi? A może chcą zalać na żuławach? Tam są przecież kanały porobione i całe żuławy były skonstruowane w taki sposób, że część tych terenów osuszono, bo inaczej byłoby bagno. I doskonałą ziemię uzyskaliśmy. Na ogrodnictwo w zasadzie, a nie zwykłe rolnictwo. Tam powinno być wysokoprzemysłowe ogrodnictwo, czyli gęsto, małe pola i super mocna produkcja. No i co? I chcą nam pozalewać tego typu ziemię i nikt nie reaguje? Jeszcze nam robaki chcą dawać do kiełbasy. To też ja z kolei znalazłem. Nie wiem, kiedy ma to wejść, ale już biorę sobie wycinek, który znalazłem na ten temat. Tylko, że nie mam wydruków. Dzisiaj muszę na komputerze otwierać te świństwa wszystkie. Kiełbaski będą. Obowiązkowe dodatki do kiełbas z tak zwanego ekologicznego mięsa w dyrektywie unijnej. A, to dopiero od 2028 i ludzie w tej chwili myślą, że to jest tak daleko w przyszłości, że nie będę się dzisiaj tym zajmował i dzisiaj nie będę z tego tytułu robił strajków. Otóż nowy rozdział, jakiś Fit for 55, poświęcony żywności, wskazuje, że niezbędne jest dodawanie ekologicznych komponentów do przetworzonego mięsa w postaci mieszanek wegańskich, czyli trawę będą dodawali, lub korę drzew. To oni to napisali, ja nie komentuję tego na razie jeszcze, tylko oni sami napisali, że te mieszanki wegańskie trzeba do kiełbasy dodawać. Nie wiem, po co mieszanka wegańska do kiełbasy, skoro weganin i tak całej tej kiełbasy nie zje. Przecież nie będzie se wydłubywał łyżeczką samej mieszanki wegańskiej dodanej do mięsa. Weganin się mięsem brzydzi. Z powodów religijnych również się brzydzi. Jakimkolwiek mięsem i zabijaniem. No ale oni do kiełbasy chcą dodawać wegańskich dodatków. To nie wiem, gdzie tu jest logika. Nie musi być. I te dodatki to będzie trawa lub kora drzew. Albo owady lub wysuszone pierścienice klasy skąposzczetów, czyli dżownice, glizdy po naszemu z ziemi, te co na ryby się wyciąga z ziemi. To chcą to ususzyć, sproszkować i dodawać do kiełbasy.
No przecież chorzy umysłowo są i nikt nie protestuje. Król na Golasa maszeruje, była taka bajka, przez miasto, nikt nie protestuje. I w tej sprawie robaków chcą ci dodawać i trawy do kiełbasy. Za kilka lat nikt nie protestuje, tylko tam siedzą w tym parlamencie i głosują. Co robią sariusze wolskie? Oni się zajmują ideologią i komentują, że sariusz, ci imigranci... Sariusz Wolski już nie jest europosłem. Ale czym się przez tyle kadencji i lat zajmował tego typu człowiek, którego uważamy za człowieka prawego, i teraz on komentuje sprawy unijne i komentował na takim poziomie metafizycznym, który dotyczy, no ja to biorę jeszcze i ty to bierzesz, ale ta populacja, która miałaby strajkować, czyli młodsi od nas o połowę ludzi, którzy se właśnie zamówili pizzę do gabinetu, no to oni muszą usłyszeć co innego. Sariusz Wolski argumentował na poziomie takim, że chodzi o rozwodnienie rasowe Europy, ci imigranci. O to, żeby prawo rzymskie zostało przytłumione innymi prawami, które przywiozą imigranci, i żeby chrześcijańskie korzenie Europy w ten sposób zlikwidować poprzez zarzucenie nas innymi kulturami i rasami. No to to jest argumentacja, której już nawet słuchać nikt nie chce, bo ona jest nudna. Natomiast no podniecająca do poziomu strajku i protestu byłaby argumentacja taka, że chcą ci do kiełbasy dosypywać obo przymusowo trawy i kory drzew, w najlepszym przypadku, a w drugiej części robaków. I uzasadniają to jakimś weganizmem, to już wcześniej zlikwidowałem ten argument, bo on jest absurdalny. Za komuny podobno to dawali papier toaletowy mielony do kiełbasy, bo nie wyrabiali się z produkcją kiełbasy. Na tym polegała komuna, że też był wielki głód. Wszystkiego brakowało. I dodawali celulozy rozmielonej, bo trujące nie będzie, niech jedzą, będą myśleli, że ta kiełbasa ma więcej mięsa niż ma. No słyszeliśmy takie opowieści, to wtedy też była teoria spiskowa, ale była tak popularna, że chyba to była prawda. Może ktoś, kto miał obowiązek w fabryce mięsa dosypywać, sprawdził i to on puścił tę teorię spiskową wtedy, a teraz to jest jawne. To, co oni proponują. I nikt nie protestuje. To mnie zadziwia, że nikt nie protestuje. Obszar 400 tysięcy hektarów ma być zalany, co dotknie 35 tysięcy gospodarstw w Polsce, zatem oznacza osłabienie krajowego rolnictwa, tak powiedział Ardanowski. Będzie trzeba przywrócić co najmniej 30% siedlisk objętych przepisami ze stanu złego do dobrego, tak jak lasy, łąki, tereny podmokłe, rzeki, jeziora, oraz 90% do połowy wieku. Państwa członkowskie muszą również zapewnić, że obszary te nie ulegną zniszczeniu po odtworzeniu. Formalne wymagania mogą zostać złagodzone, jeśli okaże się, że zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, ale wobec napływu płodów rolnych z Ukrainy i prac nad umową celną z Ameryką Południową, w tym i związaną z żywnością, wiele wskazuje na to, że zmiany nie nastąpią prędko. To jest całość informacji z portalu W Polityce. No i pierwszy wniosek, że tam coś o krajach członkowskich powiedział. To pierwszy wniosek natychmiastowy jest taki, nie chcemy być krajem członkowskim. Jeżeli to wszystko, co przeczytałeś, dotyczy krajów członkowskich, to pierwszy odruchowy wniosek to ja nie chcę być krajem członkowskim w takim członkostwie, czyli polexit. Ale jak powiesz polexit, to nadal 2/3 Polaków uważa, że chcemy być w Unii. To musisz jakimś innym językiem teraz operować, żeby ludzi przekonać. Chcecie uczestniczyć w czymś takim? Za królów polskich cywilizowaliśmy się w ten sposób, że osuszaliśmy tereny zalewowe. I na Kociewie dzisiejsze sprowadzeni zostali mennonici w tym celu przez jednego z królów, żeby oni swoją techniką z Holandii wywiezioną osuszyli tereny zalewowe. A teraz Unia chce, żebyśmy odwrócili ten proces i zalewali tereny osuszone wielkim wysiłkiem ludzkim. Tereny przez setki lat osuszane, bo to nie tylko mennonici. Przed nimi też były różne sposoby odzyskiwania tej ziemi, którą normalnie rzeka wylewa. To co robimy?
Całe lata się mówiło ocembrować tę rzekę, robić zbiorniki retencyjne, żeby powstrzymać ogromną falę i zatrzymać sobie trochę wody na wypadek suszy. To robimy w takim miejscu, gdzie nam to nie przeszkadza, ogromny zbiornik wody i tam się gromadzi nadmiar wody, kiedy woda spływa, bo roztopy są i przytrzymujemy tę wodę, a potem wypróżniamy troszeczkę z tego zapasu, jak już woda opadnie. Dzięki czemu odzyskujemy całą masę terenów blisko rzek, które kiedyś były co jakiś czas zalewane i zmiotło wszystko, coś tam chłopie postawił, a teraz dzięki zbiornikom retencyjnym nie zalewa. Unia każe rozwalić zbiornik retencyjny i zalać te tereny. Dla kogo? Bo Polska jest dla Polaków, a nie dla polskich żab. A Unia chce dla żab, które nie są polskie, mają łacińskie imiona i nazwiska i ogólnie w całej Europie występują, dla żab i innego typu zwierząt tego typu, chcą odzyskać te tereny, które człowiek wielkim wysiłkiem uzyskał dla siebie. Uważaj, bo za chwilę żaba cię oskarży o mowę nienawiści. Ale ja nienawidzę żab. Nie. Od razu już teraz mówię w odcinkach z Luizjany zabijałem żaby w celach spożywczych. Nie cierpię żab. Ale to może lubisz je jeść, natomiast ale żeby nienawidzieć żaba, za co? Wojciechu, za to, dlaczego co nam żaby robią. Ty co zrobią? Kumkają. I co ci to przeszkadza? Nie, one żądają teraz zalewania 40 tysięcy hektarów ziemi rolniczej w Polsce. Ty będziesz obwiniał o to żaby. No proszę. Nie, ktoś w imieniu żaby mnie oskarży. No kiedyś ty i ja pójdziemy siedzieć. Yerba. WC. A którą pan pije? No tę pije najczęściej. Ale są też inne. I są jeszcze całkiem inne. Cała plejada. Pa, pa, pa. Fala oburzenia. Tę stronę zmienia. Jeżeli nie będzie fali oburzenia i fali protestu społecznego przeciwko tej wyrotnej władzy, która nic nie robi, tylko głosuje. Sariusz Wolski opowiadał piękne rzeczy, ale niczego nie zdziałał przez te swoje kadencje. Na tym polega... Nie mam pretensji do niego. Na tym polega siedzenie w Unii, że nic nie można zdziałać. To nie warto było tam w tej Unii siedzieć i marnować swojego czasu i naszych pieniędzy. Nie warto było, bo pan nic nie był w stanie załatwić poza oburzaniem się, nawet nie, bo on temperamentu nie ma do tego, tylko takim konkluzjom, które ja jestem w stanie wyprowadzić bez siedzenia wewnątrz Parlamentu Europejskiego. Że po to oni tych, żeby zniszczyć prawo rzymskie, cywilizację chrześcijańską i tak dalej, że po to sprowadzają ludzi z obcych kultur o innym światopoglądzie, którym prawo rzymskie i chrześcijaństwo nie pasują. No to a propos tych ludzi. Fala oburzenia w sieci po komunikacie Straży Granicznej w sprawie imigrantów podrzuconych przez Niemców. No i tam ta fala oburzenia, ale w każdym razie taki mamy Straż Graniczną. No i gdzie są, pytam, kibole? Czemu się nie pojawiają na granicy, żeby postraszyć ten radiowóz niemiecki? Znalazłem w tym kontekście kilka informacji. Skierowanie komandosów na granicę. To jest pomysł tego rządu, który teraz okupuje Rzeczpospolitej władzę. Zwykła armia nie radzi sobie z facetami uzbrojonymi w kamienie i w noże? Naprawdę trzeba komandosów wysyłać? Ten Kosiniak-Kamysz wysyła komandosów na granicę. Przeciwko komu? Przeciwko bandytom. Ale to są chłopy normalne, które mają kije. Do kija mają przyczepiony nóż. Ten, którym zabito polskiego żołnierza, zamordowano i krew jego jest na gębach tych ludzi, którzy nie wydawali rozkazów, możesz strzelać. Takie rozkazy powinny być. No więc widzieliśmy, że to mały nożyk przyczepiony jakąś taśmą do kija. I przeciwko takiej broni my musimy wystawiać komandosów, bo co? To TVP podało informację, że skierowano komandosów na granicę po tym wypadku. Bo armia sobie nie radzi z facetami uzbrojonymi w kamienie, kije i szprej do włosów, który podpalają zapalniczką i mają miotacz ognia. To ja tak rozpalałem ogniska w lesie, kiedy potrzebowałem rozpalić ognisko. Nie było rozpałki, mokre drewno w Amazonii. Mieliśmy zawsze jakiś szprej taki, który się dawało zapalniczką podpalić i pssst,
i miałeś miotacz ognia. To oni taką broń mają i my na to musimy wystawić komandosów. To podało TVP, a Polsat dodał, że żołnierze i policja nie byli szkoleni do obrony w sytuacjach, jakie teraz są na granicy z Białorusią. Więc muszą przejść szkolenie przeciw uderzeniom różnymi przedmiotami, obronę przed atakami ogniowymi za pomocą szpreju, który opisałem. Do tej pory nie przeszli, pyta Cejrowski? Panie Błaszczak, co, gdzieś pan spał, pod jakimi liściami, z jaką żabą, że wojska ochrony pogranicza i jak tam to się nazywa teraz wszystko jedno, żandarmeria, która miała problem z tą granicą od początku pańskiej ostatniej kadencji. Białoruś podsyłała nam masy facetów, którzy byli uzbrojeni w kije i w kamienie. I pan nie zdążył przez tyle lat przeszkolić polskiego wojska, co się robi, jak tamci przychodzą, jest ich 30 i mają worki z kamieniami, zaczynają wrzucać kamieniem leśnym w was? Do tej pory nie było przeszkolenia? Że strzelamy raz w powietrze, a potem w ziemię, a za trzecim razem już strzelamy w tę torbę kamieni, którą on niesie? Jak mu ona z łapy wyleci i facet poczuje, o, urwało mi palec, to się cofnie. Komandosów wysyłamy na facetów, na jaskiniowców. Ale tam w pięściaki i kije to jaskiniowcy byli uzbrojeni. Przeciwko jaskiniowcom Polska wysyła komandosów. To, że wysyła komandosów, to rzeczywiście dziwne, ale tam jest granica. TVP1. Tam jest granica. Jeżeli kula przeleci przez granicę i zabije kogoś po drugiej stronie granicy, no to już będzie w prawie międzynarodowym, będzie to miało znaczenie. No ale to przecież możesz przeszkolić wojsko, tak jak teraz mnie przeszkoliłeś, że trzeba ich wpuścić na nasz teren, ale najpierw strzelasz w powietrze, a potem strzelasz w rzekę, przez którą przełażą, albo w piasek. A potem jeszcze ci Łukaszenka musi udowodnić, że ta polska kula przeleciała i że tam zrobiła krzywdę jego obywatelowi. A to już nie chodzi o dowody wtedy. A to jakiś czarny obywatel z Nigerii, bez dokumentów, to jak, co tam Łukaszenka, jak nam on to udowodni wszystko? Jak się będziesz bał tego, że Łukaszenka w sądzie międzynarodowym za obronę własnej granicy uzyska jakiś wyrok? Łukaszenka w sądzie, implikacje międzynarodowe, jakie? Nie, on. Jeżeli się takich rzeczy boimy, no to tak. On no wyroku to... nie uzyska, ale uzyska pretekst. Pretekst do czego? Do czegoś. To nie wiadomo do czego. Do czego? Nie wiem, do wojny. No to ja się nie boję tego. To, no ale albo się będziesz bronił, albo się będziesz cały czas bał pretekstów i się będziesz cofał bez przerwy. No myśmy się wycofali aż do śmierci młodego chłopaka. Bośmy się tak cofali. Nie, nie możecie strzelać, bo jak kulka za daleko poleci, to będziemy mieli kłopot medialny z Łukaszenką. No, żeśmy wycofaliśmy się do tego punktu, w którym wysyłamy komandosów na jaskiniowców. To jeszcze chcesz się cofnąć? Troszkę? No dobra, no cofaj się, a ja nie chcę. Ja uważam, że już teraz powinniśmy ofensywnie bronić naszej granicy. I wysłać uprzejmy list do Łukaszenki, chłopie. Nie żadne 200 metrów w głąb naszego terytorium, bo jak oni już przelezą, to my mamy kłopot prawny, że mamy trupa po naszej stronie, tylko jak centymetr paznokcia przestawi na naszą stronę granicy, to my zaczynamy strzelać, o czym cię uprzejmie informujemy, a kule wiesz jak lecą. No lecą 100 metrów, polecą przez ten las do przodu, zanim się na czymś zatrzymają. Więc uprzejmie informujemy, że od pojutrza zaczynamy strzelać, jak centymetr paznokcia przekroczy naszą linię graniczną. Zawiadamiamy cię, chłopie, i spowoduj po swojej stronie coś takiego, żeby u ciebie był pas 200 metrów, to nie będziemy mieli kłopotów ze strzelaniem. Jakie to proste. No proste. Proste. Tak, tylko potem trzeba mieć odwagę strzelić. Tak proste. Bo Biden ostrzeżenia wysyłał tam do Iranu i do innych. Tu jest czerwona linia. Potem oni przekraczali tę czerwoną linię testowo i nic się nie działo. No to za czasów sowieckich oraz za czasów Putina na Bałtyku co jakiś czas samoloty putinowskie przekraczają różne bariery NATO i nas testują, czy my natychmiast zareagujemy. I w tych sprawach reagujemy natychmiast, podrywamy nasze maszyny, jesteśmy w powietrzu. No to Putin wie, dobra, to nie, możemy się tak bawić, ale nie robimy tego na poważnie. Na poważnie, na pewno, no. Na pewno się ucieszysz. Zmieniam temat, uwaga.
Na poważnie? No nie, bo nie skończyliśmy jeszcze, że policja przywozi imigrantów. Do policji niemieckiej polskie władze powinny strzelać. Jeżeli przyjeżdża niemiecka policja, przekracza polską granicę radiowozem, żeby kogoś podrzucić, to powinniśmy strzelać najpierw w opony i potem zatrzymać ich wszystkich, skuć niemiecką policję gębami do trotuaru. I w tej formie zanieść nie na drugą stronę, tylko zawlec ich do ambasady, przed bramą położyć i zapytać w stosunkach międzynarodowych, o co chodzi, razem skuć ich do pary z tą rodziną imigrantów. No to powinna być jakaś akcja. Okay. Czym jest granica polsko-niemiecka? Niczym. Radiowóz sobie wjechał, wysadził pasażerów bez dokumentów. I to nie jest jedyny przypadek, bo media donoszą. Trzy różne źródła, Polsat, TVP i Trwam i jeszcze Republika, czwarte, w różnej formie podały tę samą informację, że na granicy niemieckiej, przez granicę niemiecką przewożeni są przez służby niemieckie migranci do Polski. Trudno powiedzieć, czy przekraczali granicę Polski z Białorusią, bo nie wiadomo, czy były to osoby, które kiedykolwiek były w Polsce i czy można je odesłać do Polski, czy nie, bo nie mają żadnych dokumentów. No, nagrano funkcjonariusza niemieckiej policji. Różne tego typu mamy zawiadomienia, że to były setki i tysiące przypadków, a nie ten jeden opisany. Czyli nie ma granicy polsko-niemieckiej. A Donald Tusk w Brukseli negocjuje przyszłe władze Unii Europejskiej. Jest koalicja identyczna, jaka rządziła Europą albo rządzi Europą od wielu, wielu lat, czyli ludowcy, liberałowie i socjaliści. Marksiści. Tak, marksiści. Jest. Czyli po prostu marksiści są. Wędrujemy, były wybory, a my wędrujemy w tym samym kierunku. I teraz uwaga, temat, który z tymi żabkami twoimi się wiąże, z tym zalewaniem ziemi ornej, to jest wywłaszczenie. Kto się opierał wszelkim władzom okupacyjnym, jak pamiętamy z historii, chłop na ziemi. Jakie by to nie były opresje. Czy to była opresja feudalna wobec pana feudalnego, się chłop umiał oprzeć na różne sposoby, bo był producentem żywności i siedział głęboko na ziemi. A tej ziemi nie umiał obsłużyć pan feudalny, musiał się oprzeć na chłopstwie. Więc wszelkie ruchawki chłopskie i opór taki pasywny, ale opór, że nie przekuwam kosy na ostro, tylko po prostu siedzę i się opię, wóz drzymały. No różne sposoby chłopskiego oporu. I zabory to pokazywały, i komuna to pokazała, bo na wsi polskiej nie dało się kołchozów zrobić. Były próby, pozabierali ziemię, nie szło, nie szła produkcja. W związku z tym się cofnęli i reformę rolną zrobili taką, że dobra, niech już ci chłopi mają te swoje małe gospodarstwa. I tam był nielegalny ubój. I jak było mięso na kartki, to na wsi się zawsze wyżywiłeś, jak miałeś krewnych albo znajomych. Więc ten opór chłopski. Trzeba w związku z tym oporem, który jest i będzie, wywłaszczyć chłopów z ziemi. No i różnymi sposobami. I te tereny zalewowe to jest wywłaszczanie, to jest czyjaś ziemia. Albo ktoś tam sobie wydzierżawił łąkę. Na terenach zalewowych można wydzierżawić łąkę od gminy na przykład i sobie tam wypas robić swój. Albo siano stamtąd ściągać. No to wywłaszczyć chłopów. I jest akcja na wywłaszczenie wielotorowa. Przytoczę kilka przypadków, co sobie wynotowałem. Rachunki za gaz. Mleczarnia donosi, że dostała podwyżkę z 6 tysięcy na 32 tysiące za gaz miesięcznie. To jest przykład jednej konkretnej mleczarni rodzinnej. Oni 8 osób zatrudniają. W grudniu było 6 tysięcy, teraz 32 tysiące. Kolejną firmę pokazano, która miała tam 20 parę tysięcy, skok z 4, restauracja. Facet powiedział, ja będę tylko w weekendy robił wesela i imprezy zamówione, a w ciągu tygodnia zamykam i zwolnił ludzi. Więc to jest wywłaszczenie, bo ta mleczarnia nie przeżyje takiego skoku. Z 6 tysięcy na 32 ta mleczarnia nie uciągnie tego. To akurat Polsat chyba pokazywał ich. Ministerstwo Środowiska, kolejne wywłaszczenie. Od 1 września należy korzystać z węgla lepszej jakości. Takiego węgla w Polsce nie ma. Trzeba go sprowadzić z Chin i on jest droższy. To jest kolejne wywłaszczenie. Masz jakieś gospodarstwo,
jakiekolwiek, to już nie musi być rolne, może być warsztat w małym miasteczku albo na wsi. Opalasz węglem, musisz mieć ciepło, czy to jest warsztat samochodowy, czy co tam, wszystko jedno. Wywłaszczenie, nie będzie cię stać tamtych na gaz, a i nie będzie ich stać na przejście na węgiel, bo zrobią węgiel droższy. I to jeden minister, który ma władzę nadaną, robi takie rzeczy wszystkim Polakom. I gdzie górnicy są? Gdzie jest protest górniczy w tym przypadku? I kolejny punkt wywłaszczania. Termoizolacja domów. Bardzo kosztowna. Do 2028 roku wszystkie domy mają być dostosowane do tych wymogów Unii Europejskiej. Dokąd to prowadzi? Prywatny właściciel domu, którego nie stać na tak kolosalny wydatek, najpierw na gaz go może być nie stać, straci ten dom. Na węgiel go nie będzie stać, straci ten dom. Na ocieplenie nie będzie go stać, straci ten dom. Bo będzie go albo musiał sprzedać, deweloper to zburzy, coś tam postawi, będziemy wszyscy mieszkali znowu w wielkich blokach komunistycznych. Każda z tych rzeczy, zalewanie, wzrost rachunków, termoizolacja domów, to jest wszystko opcja wywłaszczeniowa. I ta kiełbasa, w której dodatki muszą być, bo już w domu nie zrobisz legalnej kiełbasy, gdyż nikt nie będzie glizdów z ziemi wyciągał, że 10% w kiełbasie, czyli robisz 100 kilo kiełbasy, musisz 10 kilo wykopać dżdżownic, je ususzyć, zmielić i dodać do tej kiełbasy, no to już prywatny wyrób kiełbasy się skończył w tym momencie. Wywłaszczenie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.